Na przykład w firmie tak było, że ktoś musiał czekać długo na ofertę. Teraz sobie to trochę automatyzujemy i AIujemy, więc jest szybciej. Dzięki temu możemy więcej zleceń robić. Siemaneczko w tym filmie pokażę Ci jaką automatyzację wdrażam właśnie dla klientów i bardzo fajny case, ponieważ dużo rzeczy ciekawych się zadzieje. Wszystko pokażę Ci krok po kroku. Bo na co dzień tworzę strony internetowe Platformy kursowe i sklepy internetowe, ale coraz więcej zleceń mamy na automatyzację i wdrażanie AIA, więc będę Ci o tym opowiadał na tym kanale. Jeśli nie subskrybujesz, to koniecznie subskrybuj. Natomiast mam też przygotowane dokładne tutoriale, jak robić automatyzację krok po kroku, czyli jak oszczędzać czas. W twojej firmie albo zarabiać na zleceniach właśnie z automatyzacji i wdrażania AI. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to link znajdziesz w opisie i w komentarzu. Przerwij na chwilę oglądanie tego filmu, zapisuj się na listę zainteresowanych, bo tam pierwszy dostaniesz informacje o nowych rzeczach, które już niedługo ujrzą światło dzienne. Jeśli mamy to zrobione, to lecimy dalej. Pokażę ci w tym filmie co ciekawego zrobiłem dla klientki? Pokażę Ci, co nagrałem dla klientki, żeby jej pokazać, jak to będzie działało. Pokażę Ci w tym filmie również film, który ja nagrałem dla klientki, żeby pokazać, jak to wdrożenie będzie działało. Ten film już pokazywałem na naszej grupie. Dwa miesiące temu to jest nasza platforma społecznościowa, na którą cię bardzo serdecznie zapraszam. Rejestracja jest darmowa. No i tutaj w grupie automatyzacje właśnie sobie takie automatyzacje rozkminiamy. Tutaj też jest pytanie od Marcina i to jest Poniekąd odpowiedź dla Marcina, właśnie bo cały proces rozrysowałem. Oczywiście taki proces sobie rozrysowałem troszkę szerzej do wdrożenia i krok po kroku robiłem te rzeczy. I oczywiście nagrałem je dla Ciebie, więc tak jak mówię, wpisuj się śmiało na listę zainteresowanych automatyzacjami i AI-em. A my lecimy z konkretami. No i teraz, co tutaj się zadzieje, za chwilę będę to opowiadał i za chwilę będę to pokazywał. Najpierw dzieje się po prostu wypełnianie formularza na stronie, więc klasycznie dostajemy go na maila, ale nie tylko, bo. Jeśli musimy pewne rzeczy wpisywać w kilka miejsc to niedobrze, bo możemy zrobić prawdopodobnie do tego automatyzację. Jeśli robimy to często, no to w ogóle nie dobrze. Albo jeśli ktoś musi na nas czekać, bo my musimy to zrobić, to też niedobrze. U mnie na przykład w firmie tak było, że ktoś musiał czekać długo na ofertę, bo każda oferta jest w miarę indywidualna, dostosowana do potrzeb klienta, no a teraz sobie to trochę automatyzujemy i AIujemy, więc jest szybciej. Dzięki temu możemy więcej zleceń robić. Ale tutaj w przypadku klienta no to po wypełnieniu formularza kontakt trafia do CRM i tak naprawdę ja będę proponował klientce, już zaproponowałem, klientka się zgodziła, CRM, który jest może nieco mniej efektowny, niż takie popularne ceremy, natomiast jego największą zaletą jest to, że jest jednorazowo płatny. Wszystkie nazwy, oczywiście ceremów, połączeń itd. wypiszę Ci dokładnie w mailu, który będzie odpowiedzią na to, że się zapiszesz na listę zainteresowanych. Tam szczegółowo Ci ten proces omówię, jeszcze bardziej szczegółowo niż tutaj, więc cerem. Jednorazowa płatność to jest bardzo fajne. Ja w tym CRM ja robię oferty dla moich klientów, przygotowuję umowy też automatycznie, więc to jest mega, mega wartość. Oprócz tego Lead trafia do specjalnej bazy danych. To jest akurat Airtable. Ja bardzo namiętnie korzystam z Airtable, między innymi do tego, żeby robić automatyzację. Bardzo fajna rzecz do automatyzacji, czyli przykład. Mam tam listę klientów, którym się kończy na przykład jakiś membership, czyli dostęp do jakiejś danej rzeczy. No i dzięki temu, że mam tam dokładne daty, no to nie robię tego przez WordPressa, chociaż przez WordPressa też, ale czasem właśnie przez Airtable. Dokładne rzeczy oczywiście będę ci pokazywał, bo ja lubię mówić o tym, co już mam zrobione i co u mnie działa, a nie o tym, co robię. Airtable możesz zastąpić Google Sheetem, czyli takim Excelem online. Ma podobne zastosowania, natomiast tutaj. Są te zastosowania dużo większe i przede wszystkim ładniej to wygląda, ładniej się tym zarządza. Oprócz tego, wypełnienie formularza wiąże się z tym, że klient dostaje maila ze specjalnym linkiem do automatycznego briefu. I automatyczny brief to jest wspaniała rzecz, ponieważ my używamy go w firmie bardzo namiętnie, praktycznie przechodzi przez każdego. Nie tylko klienta, ale przez każde zapytanie. No bo jeśli mamy klientów na stronie internetowe, sklepy, platformy kursowe, czy też teraz automatyzację AI, to potrzebujemy wiedzieć, czego potrzebuje albo czego myśli, że potrzebuje. To jest bardzo ważna sprawa, bo często klienci myślą, że coś jest dla nich potrzebne, a okazuje się, że potrzebne jest coś innego. No i my jesteśmy od tego, żeby na podstawie tego briefu, który wypełnili, automatycznie przygotować ofertę, właśnie. I tutaj. Klient sam wypełnia taki brief, ale potem razem go widzimy w Google Docs. No i właśnie fragment takiego briefu też ci pokażę na tym filmie. Więc ja znikam, i za chwilę pojawi się film, który nagrałem dla klientki, i będę jeszcze po tym filmie na chwilę do ciebie rozmawiał. W tym filmie pokażę automatyzację w procesie jaki dostałem na mailu od ciebie, więc odniosę się do każdego punktu. Przede wszystkim jak wpada lid, to dzieje się on w kilku miejscach, i tutaj ja sobie właśnie testowałem, i to jest taka baza danych na sterydach. RT był bardzo fajna baza danych do automatyzacji wszelkiej maści, i tutaj mamy lidy i oferty wysłane, czyli na przykład jak wyślemy do kogoś już ofertę, zaznaczamy sobie tutaj. I ona nam stąd znika, a pojawia się tutaj oczywiście. To tu można dowolnie podzielić, można pogrupować na przykład na to, do kogo jest przypisane i tak dalej, więc tutaj jest może możliwości. No i te lidy mają nam tutaj wpadać automatycznie, ale również do Ceremo, Więc lecimy z tematem. To jest staging, czyli kopia strony taka zapasowa. I na tej kopii zrobiłem tę automatyzację i teraz dzieje się kilka rzeczy. Tutaj sobie wpiszę numer telefonu, żeby był inny niż wpisałem przed chwilą, żeby było widać, że się odróżnia. 777, 7, 7, dobra. OK, wiadomość testowa 2. I ktoś wysyła po prostu formularz kontaktowy ze strony. Tutaj podałem maila karolmałpaat21.com.pl i teraz na ten mail otrzymuję informację tutaj. Ona zaraz przyjdzie. O, już przyszła. I dziękujemy za zgłoszenie. Mam jeszcze kilka pytań. Jeśli te pytania mają dziać się automatycznie w momencie wysłania maila, no to już możemy to zrobić w ten sposób i wysłać automatycznie. I tutaj akurat to jest mój brief do stworzenia strony internetowej, które wysyłam klientom. Więc ktoś, kto sobie wypełnia ten brief, nazwa firmy, nazwa firmy, klika enter, bardzo fajnie, wygodnie się go wypełnia. Hejka No i tutaj sobie klikamy to dalej, dalej. Odpowiadamy na, na wszystkie pytania z, briefa, z briefu i dalej to, co może się zdarzyć, kolejna automatyzacja, ale nie musi. To akurat w naszym przypadku tworzy się folder na dysku Google, gdzie umieszczamy materiały i klient podaje, na jakiego maila ma być ten folder udostępniony. Ale myślę, że tutaj w waszym wypadku to nie będzie aż takie niezbędne, więc ten kontakt w ciągu paru minut pojawi się w Airtable. Nie wiem, czy on już tutaj jest. Jest 66777, to jest ten przed chwilą. Więc no tutaj już mamy status do odzwolnienia, ale to co ważne, pojawia się też w panelu CRM. No i teraz mam te pozyskania, które robiłem, czyli już mam w panelu CRM, nie muszę żadnych danych przepisywać. I mamy status customer to możemy sobie poustawiać oczywiście, jak to ma wyglądać dwie minuty temu, czyli to jest to przed chwilą. No i nazwa firmy bierze się, bo nie pobieramy dużo danych z akarod samego formularza, więc to można oczywiście jeszcze wszystko dowolnie zmieniać po drodze, natomiast mamy już komu wysłać ofertę. Teraz jak wygląda tworzenie oferty, tutaj mam tą ofertę, którą przygotowałem taką przykładową. Oczywiście to jest ta oferta, którą dostaliście, więc wiesz jak to, jak to wygląda. Oferty dla klientów Klikam Edytuj. No, i jak wygląda dodawanie kolejnych pozycji? Także możemy tutaj coś dowolnego wpisać albo coś, co już mamy w szablonie. No, ten szablon też może na różne sposoby się tworzyć i tutaj nowe pozycje mogą. Ale na przykład aktualizację dodatków i motywu na stronie. OK. Możemy ceny również wcześniej zdefiniować i możemy tutaj dodawać kolejne pozycje. I w to w kilku walutach, bo jak ja robiłem wyceny dla klientów zagranicznych to w dolarach, natomiast dla polskich w pelenach No i tu projekt albo budowa lejków sprzedażowych. ok. No i tutaj mamy jakieś lejki i w tym momencie, w momencie, gdy klikniemy zapisz, no to wtedy będziemy widzieli tę naszą ofertę z kolejnymi pozycjami. Wszystko nam się tutaj sumuje, więc mamy to w ceremie, możemy wysłać klientowi. No i teraz odnosząc się do maila, no to proforma. To wysyłam, akurat tworzę w fakturowni. Myślę, że znaczy przy mojej skali kilku zapytań w tygodniu, nie potrzeba tego jakoś specjalnie automatyzować, ale też oczywiście można. No i podhaczeniu płatności wystawiamy fakturę, no to można już automatycznie w fakturowni zrobić, jeśli ktoś nam zapłaci przez fakturownię albo przez sklep, no to tam zaznaczamy i mu to wysyłamy już bezpośrednio, na przykład właśnie z fakturowni. Fajnie, jakbyśmy mieli panel wszystkich leadów, no to panel wszystkich lidów widać zarówno w CRM-ie, który pokazywałem, jak i w Ltable, za żadne z tych narzędzi nie płaci się miesięcznie, jeśli chodzi o AirTable, to na ten moment do 1000 tutaj rekordów. Jest on darmowy, podobnie CRM i integracja jest płatna jednorazowo, i też nie ma abonamentów comiesięcznych, więc to jest bardzo spoko. Ok, więc tak będzie wyglądało to wdrożenie. Jestem już na końcu tego wdrożenia. Za chwilę ono będzie u klientki działało, więc pochwalę się efektami tego i następnych wdrożeń, zapisuj się na listę zainteresowanych i jesteśmy w kontakcie, a jeśli interesują Cię automatyzacja i sztuczna inteligencja, to teraz pokazują Cię dwa filmy, jeden to automatyczne tworzenie grafik w kanwie pokazuje proces, jak to zrobić z automatu, a drugi tworzenie grafik z czatem GPT i Canvą, więc zerknij sobie na te filmy i do zobaczenia w kolejnych, elo.